czuję się świetnie, bo widzę, że jest duża poprawa. Nie jest to łatwe, od razu mówię, kto by się wybierał, to nie jest to taki spacerek. No ale trudno, zaciskam zęby, patrzę i... No i co? Ćwiczę dalej. Mąż po lekkiej pracy w ogrodzie, no po prostu, że tak powiem, zasłabł. Wezwaliśmy pogotowie, okazało się, że jest udar, znalazł się w szpitalu. Był to ciężki udar, nawet bardzo ciężki. Mąż był przez miesiąc czasu na sali intensywnej opieki. Od początku porażona była cała lewa strona, mowa była, ale no cała lewa strona porażona i stan był naprawdę męża bardzo ciężki. W szpitalu przebywaliśmy przez 3,5 miesiąca. Ja oczywiście od rana do wieczora siedziałam z mężem, pomagałam mu tam we wszystkich rzeczach, wspierałam. Oczywiście przyjeżdżały dzieci, przyjeżdżała córka, przyjeżdżał syn. Przez ten okres cały czas męża rehabilitowaliśmy. Rehabilitacja w szpitalu była taka przyłóżkowa, ale my oprócz tego rehabilitowaliśmy męża przez cały okres pobytu w szpitalu prywatnie. Przychodził pan rehabilitant, który robił z nim, no, co tylko mógł zrobić przy łóżku szpitalnym. Po tym zaczęliśmy szukać jakiegoś ośrodka, w którym moglibyśmy męża dalej rehabilitować. Po szpitalu czekaliśmy na miejsce w ośrodku, od razu w oddziale rehabilitacyjnym. Po udarze mieliśmy przejść na oddział rehabilitacyjny ze szpitala do oddziału szpitalnego. No przyszedł ten czas, że znaleźliśmy się w tym ośrodku, gdzie byliśmy tylko tydzień. No nie ujmuję, że był to zły oddział rehabilitacyjny, że oni pracowali źle, ale dla nas było to za mało, ponieważ mąż na tym oddziale no miał 45 minut rehabilitacji, resztę czasu spędzał w łóżku, a był to oddział rehabilitacyjny, gdzie nie mogliśmy wprowadzić znowu rehabilitanta prywatnie, no bo znajdował się na oddziale rehabilitacyjnym. Z czego my no nie byliśmy tym usatysfakcjonowani, bo no mówię, 45 minut masowania ręki, pojeżdżenia trochę przy łóżku rowerkiem i raz przeszedł się z rehabilitantem przez korytarz z kulą w tą i z powrotem. Dalszą część spędzał w łóżku, więc dla nas była to sytuacja no nie do zniesienia, bo więcej robiliśmy na oddziale neurologicznym niż na oddziale rehabilitacyjnym. Więc dzieci się tym bardzo zajęły, przejmowały, no i po prostu szukały ośrodka, gdzie byłoby najlepiej pojechać dla nas z mężem po tej chorobie. No więc przez wszystkie, no i media, i przez znajomych czytali, szukali, no znaleźliśmy ośrodek pana Normana w Koszalinie. Mieliśmy termin wyznaczony na listopad, no ale tak się złożyło, że ktoś zrezygnował, no i trafiliśmy do pana Normana zaraz po tygodniowym pobycie w oddziale rehabilitacyjnym, skąd zabraliśmy męża na własną prośbę. Byliśmy tydzień w domu i akurat całe szczęście udało nam się przyjechać do Koszalina, do ośrodka pana Normana. Tutaj nawet nie wiem, jakie na szczęście spotkało mnie i męża, że po prostu znaleźliśmy niesamowitą pomoc, no wspaniałych ludzi, rehabilitantów, w ogóle wszystko, warunki mieszkaniowe, że tak powiem, bytowe. No po prostu nie mamy słów, co do tego ośrodka, jacy wspaniali pracują tu ludzie i w jaki sposób nam pomogli już na daną chwilę. Mąż po prostu wierzy w siebie, że będzie coraz lepiej, chodzi. No turnus nam się kończy, chcemy dalej zostać, jakoś szukamy jakiejś możliwości, żeby dalej zostać. Mamy na następny termin już zaliczkę daną, że chcemy tu przyjechać. Także wszystkim polecamy i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że rehabilitacja, że tak powiem, w Narodowym Funduszu no nie da nam tego, czego nam da rehabilitacja w porządnym, prywatnym ośrodku, gdzie ludzie naprawdę pracują z pacjentem, godzina z jednym rehabilitantem, godzina z drugim rehabilitantem. Mamy tu 5 godzin rehabilitacji. No po prostu jesteśmy bardzo wdzięczni, że znaleźliśmy się tutaj, że znaleźliśmy ten ośrodek i
no wszystkim polecamy, kto potrzebuje takiej pomocy, w jakiej my znaleźliśmy się tutaj. No więc jest to pomoc dla nas nieoceniona i uważamy ten ośrodek, nie byliśmy w innych ośrodkach, ale nawet z rozmowy z ludźmi, którzy tutaj przebywają, którzy byli w innych ośrodkach w Polsce, ciągle powracają i mówią, że no nie ma lepszego ośrodka w Polsce jak ośrodek Normal w Koszalinie.